Dzień dobry. Dzisiaj chciałem pokazać dwa zjawiska związane z krystalizacją i rozpuszczaniem kryształów. Pierwszym z nich to jest zjawisko trapisze w szmaragdach. Czasami podobne zjawiska obserwowane są też w innych kamieniach szlachetnych. Jest to wywołane tym, że jeżeli kryształ rośnie w środowisku, w którym jest trochę za mało substancji krystalizujących, jest za mało substancji krystalizujących w roztworze, to wtedy, ponieważ wzrost kryształu odbywa się nierównomiernie, w niektórych kierunkach krystalograficznych jest szybszy, w innych kierunkach krystalograficznych jest wolniejszy, więc w tych kierunkach, w których wzrost odbywa się wolniej, brakuje materiału do krystalizacji, dlatego tam odkłada się większa ilość różnego rodzaju inkluzji i to powoduje taki bardzo specyficzny pokój kryształu. Oczywiście szmaragdy trapisze są takim najbardziej spektakularnym przykładem, natomiast to zjawisko jest wykorzystywane w gemologii do oznaczenia tego, czy diamenty są naturalne czy syntetyczne. Tam też wzrost następuje inaczej, następuje wzrost w naturze, inaczej w autoklawach i przez to obraz wzrostu obserwowany w kryształe, oczywiście tego nie da się zobaczyć gołym okiem, zwykle tego nie da się zobaczyć gołym okiem, bo tego trzeba specjalne urządzenie, świadczy o tym, czy kryształ jest naturalny, czy jest syntetyczny, wykonany metodą HPHT, czy syntetyczny, wykonany metodą CVD. Jest grupa kryształów, które są niepoprawnie, kryształów diamentu, które są niepoprawnie nazywane diamentami gwieździstymi. Tu nie chodzi o taki asteryzm, jak w przypadku na przykład rubinów czy szafirów, tylko tu chodzi o to, że inkluzje zawierające wodór układają się wzdłuż odpowiednich kierunków krystalograficznych i one przypominają taką gwiazdę wewnątrz kryształu. Jest to dość spektakularne. Czasem takie kryształy diamentu można znaleźć w handlu i właśnie są nieprawidłowo nazywane diamentami gwieździstymi. Drugie zjawisko, o którym chciałem powiedzieć, to jest zjawisko rozpuszczania kryształów w trakcie krystalizacji, ponieważ krystalizacja i rozpuszczanie kryształu są procesami jednoczesnymi. Teraz w zależności od tego, który z tych procesów przeważa, to kryształ albo przyrasta, albo zmniejsza swoją objętość, zmniejsza swoje rozmiary. W wyniku rozpuszczania na powierzchni kryształu powstają tak zwane figury trawienia. Tutaj mamy przykład berylu. To jest akwamaryn bardzo, bardzo niskiej jakości, ale pięknie widać na nim figury trawienia. Metoda obserwacji figur trawienia raczej nie jest zbyt często stosowana w gemologii. Jeżeli to albo pomocniczo, znaczy czasami zdarza się, że na rondystach różnych kryształów albo w miejscach jakichś dużych naturaliów na powierzchniach facet czy kryształach szlifowanych na masę, można takie figury trawienia zaobserwować. Na przykład na rondystach diamentów. Naturalia często właśnie mają postać trójkątów, trygonów, które dodatkowo potwierdzają nam, że to jest diament. Chociaż właściwie one nie potwierdzają, że to jest diament, tylko one potwierdzają, że ten kryształ jest kryształem regularnym, kryształizującym w układzie regularnym. No właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś wziął diament i nadtrawił facetę po to, żeby obserwować kryształy trawienia. To jest w gemologii niemożliwe. W gemologii używamy tylko i wyłącznie badań nieniszczących. Ale w XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku, czy właściwie tak, w okolicach pierwszej połowy XIX wieku pokazywało się w prasie wiele wzmianek o znalezieniu
kryształów diamentu, diamentów w kopalniach w Brazylii, które miały jakieś potężne, 8 tysięcy karatów, 14, czy w ogóle po kilkadziesiąt, czy po kilkaset karatów. Te kryształy, rysunki tych kryształów w dzisiejszych czasach pozwalają nam powiedzieć, że to nie był diament, tylko że to były topazy. Właśnie ze względu na figury trawienia, które ci rysownicy, którzy odrysowywali te kryształy, odwzorowali na swoich rysunkach. Z topazem jest ten problem, że ma bardzo podobny ciężar właściwy do diamentu. To się niewiele różni w przypadku używania niezbyt precyzyjnych narzędzi. Nie można tego dokładnie oznaczyć. Natomiast takie kryształy znajdowane w złożach aluwialnych, one wszystkie mają ten sam kształt. Ten kształt w wyniku procesów, które zachodzą w aluwiach podczas transportu rzecznego, ten kształt jest z reguły zbliżony do kuli lub do elipsoidy. I tak naprawdę nie widać pokroju kryształu. Górnicy często się mylili i często myśleli, że znaleźli jakieś gigantyczne diamenty. Teraz to wszystko jest weryfikowane. Oczywiście w tych przypadkach, w których zweryfikowane, być może.